Cześć. Myślę, że możemy zaczynać. Ja nazywam się Krzysztof Sobczak. Jestem inżynierem w zespole Gwent Web Services w GOG.com. To, o czym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, to jest przetwarzanie rozproszone z wykorzystaniem komunikacji asynchronicznej w grze online. Tą grą online jest Gwint, wiedźmińska gra karciana. Chciałbym, żeby ta prezentacja była takim podzieleniem się z wami naszym doświadczeniem, które nabyliśmy przygotowując web serwisy dla Gwinta. Gwint, tak poglądowo, żebyście wiedzieli, jak rozgrywka wygląda, prezentuje się mniej więcej tak. I co robimy w ramach web serwisów Gwinta w GOG-u? One pokrywają między innymi kolekcje kart, profile graczy, elementy multiplayera, mikrotransakcje i różnego typu nagrody, osiągnięcia graczy. No i to tak, powiedzmy, tytułem wstępu. Przechodząc do bardziej merytorycznej części. Jak wygląda taki podstawowy model synchronicznej komunikacji HTTP? Mamy klienta, który robi jakieś zapytanie do jednej z naszych usług i może być potrzeba taka, że ta usługa robi kolejne zapytanie do następnej usługi, żeby uzyskać jakieś dodatkowe informacje albo po prostu zaktualizować jakieś dane. No i to wszystko potem wraca do klienta. Przykładowo w grze może być tak, że dołączamy do multiplayera i usługa, która zajmuje się multiplayerem, potrzebuje uzyskać dodatkowe informacje, na przykład jaki jest poziom gracza, jakie ma doświadczenie i to są po prostu czynniki, które wpływają na to, jak dobrego przeciwnika dla niego znajdziemy. I co jeżeli taka usługa padnie, z jakiegoś powodu nie działa? No w takiej sytuacji może się tak szczęśliwie złożyć, że dysponujemy jakimiś skaszowanymi danymi, które są czy to sprzed kilku minut, czy to sprzed godziny. No i wtedy spokojnie możemy z nich skorzystać, bo nadal prawdopodobnie to dopasowanie przeciwnika, które znajdziemy, będzie dosyć dobre, wystarczające. Ale może się też zdarzyć tak, że nie dysponujemy takimi danymi. No i w takiej sytuacji musielibyśmy pewnie albo skorzystać z jakichś domyślnych wartości, albo w ogóle odmówić aktualnie wejścia multiplayer. Natomiast no, na tym przykładzie to, że ta usługa druga nie działa, no, w praktyce nie blokuje nas przed tym, żeby sam multiplayer działał. Natomiast możemy mieć bardziej złożony przykład. Mamy serwer gry, który obsługuje rozgrywkę pomiędzy dwoma graczami. No i naturalnie ta rozgrywka się kończy, mamy potrzebę zaraportowania, jak ona się skończyła. No i ten raport idzie do jakiejś usługi i może być potrzeba wykonania jakiejś serii akcji w ramach tego raportu, czyli możemy chcieć na przykład zaktualizować profil użytkownika, bo mógł zdobyć nowy poziom, nowe doświadczenie i co więcej, może być potrzeba przydzielenia mu jakichś nagród. No i poza tym mogą to być też jakieś statystyki, czy cokolwiek innego. No i w takiej sytuacji, co jeżeli znowu jedna z takich usług padnie? No problem jest taki, że po pierwsze tutaj zakończenie tej gry było dosyć kluczowe, no i nie może być tak, że użytkownik straci możliwość uzyskania nowego poziomu czy jakiegoś progresu w grze. No i może być tak, że to też wpłynie na, załóżmy, przydział nagród, no bo załóżmy, że chcieliśmy jakoś nagrodzić osobę za to, że dostała nowy poziom. No teraz nawet nie wiemy, czy awansowała, czy nie. I ogólnie rzecz biorąc, ten request raportujący koniec gry, no robi się strasznie ciężki, bo wykonujemy jakąś serię dodatkowych zapytań, rośnie jakaś wielka transakcja, no i jest to bardzo podatne na jakąś tam awarię i na pewno niewydajne. W związku z tym wprowadziliśmy sobie trochę inny model,
działania w takiej sytuacji. Model asynchroniczny. I on wygląda na ogólnym poziomie tak, że mamy klienta, który znowu robi sobie to zapytanie. I usługa zamiast robić synchroniczne dalsze zapytania, generuje po prostu event, który jest konsumowany przez pozostałe serwisy. I no wiadomo, na pewno mogą przetworzyć tą wiadomość, natomiast co ważne, mogą wysłać zwrotne powiadomienie do klienta i tam będą te informacje, na które klient czeka. Tak. Plus jest taki, że tych powiadomień może być dużo, mogą przychodzić z różnych serwisów równolegle. No natomiast klient, serwer kończy. Okej, mikrofon bliżej. Natomiast request serwera kończy się dosyć szybko. Tak, no i tu znowu jest ten przykład zakończenia rozgrywki. Bez problemu możemy zaktualizować czy ten progres gracza, czy przydzielić nagrody. Możemy jakoś uzależnić te akcje od siebie i wrócić z tą informacją poprzez powiadomienie. I w takiej sytuacji, jeżeli któraś z usług padnie, to powiedzmy, że jest w jakimś stopniu OK, bo nadal mamy te wiadomości na kolejce, możemy je przetworzyć za jakiś czas i nie tracimy informacji. Jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Natomiast no, mówię o tym, że przesyłamy powiadomienia. Pojawia się pytanie, na które powiadomienia czekać. No, przyjęliśmy taki model, że mówimy grze, że czeka na konkretną pulę stałych powiadomień w danej sytuacji, dajmy na to dwa z lewej strony i pozwalamy powiadomieniom powiedzieć, że one obiecają, że przyjdą dodatkowe powiadomienia. Czyli przychodzi tutaj powiadomienie jakieś pierwsze, potem drugie, to drugie mówi, że czeka jeszcze na powiadomienia typu takiego i typu takiego. Gra tak naprawdę nie zastanawia się nad tym, z jakich usług idą te powiadomienia. Ważny jest tylko ich typ, kontekst i tak dalej, więc to może być wygenerowane przez dowolną liczbę usług. Ten łańcuch może rosnąć jeszcze bardziej i potem jak dostaniemy jedną obietnicę, przyjdzie powiadomienie, to potem możemy obiecywać więcej. No oczywiście no staramy się, żeby ten łańcuch nie rósł, no bo to tylko zwiększa ilość potencjalnych problemów. Ale powiedzmy na maksymalnie takim poziomie zagnieżdżenia radzi sobie bardzo dobrze. W teorii może się zdarzyć tak, że z racji na to, że wszystko dzieje się asynchronicznie, no to najpierw przyjdzie nam powiadomienie, a dopiero potem obietnica powiadomienia. No z punktu widzenia gry to nie jest problem, ponieważ gra trzyma sobie te powiadomienia, na które jeszcze nie czekała na jakimś stosie. W związku z tym, jak tylko okaże się, że takie powiadomienie jest potrzebne, no to zbiera je ze stosu i to wszystko jest łączone. Może być tak, że mamy problem z dostarczeniem tych powiadomień od razu i też musimy sobie jakoś z tym radzić. Nie jest tak, że cały system teraz musi być zależny od tego, czy mamy ustanowiony socket z klientem, czy nie. W związku z tym trzymamy te powiadomienia w trwałym miejscu, na przykład w bazie danych. Mamy API, które pozwala nam na to, aby pobierać te niedostarczone do tej pory powiadomienia. No i to jest taki mechanizm, powiedzmy, backupowy, tak? Jeżeli się okaże, że coś tam źle poszło i musimy nadrobić to za chwilę, no to nadrabiamy to przez takie API. Poza tym mogą być naturalne sytuacje, w których po prostu ktoś nie chciał czekać, aż nie wiem, dostanie nagrody, czy coś, po prostu wyłączył grę i wyszedł z domu. No jak wróci jutro, no to stwierdzimy, ok, nie dostałeś jeszcze takich powiadomień, w związku z tym wtedy nadal jesteśmy w stanie mu je dostarczyć. No i teraz, jakie technologie stoją za tego typu modelem?
No, jesteśmy tutaj na PHP-konie, więc jest Symfony, który obsługuje większość web serwisów. HHVM przynajmniej był. Dlaczego był? Ogólnie wydajnościowo sprawdzał się bardzo dobrze, produkcyjnie mieliśmy go przez parę miesięcy, ale były takie niuanse związane z deploymentami, że HHVM wymagał z warmupowania aplikacji i jest tak, że ustawia się optymalnie te kilkanaście requestów, które rozgrzewają aplikację z punktu widzenia HHVM-a. I teoretycznie usiłowaliśmy robić tak, że na czas, gdy aplikacja była deployowana, wypięta z balansera, no to robiliśmy jakieś sztuczne requesty, żeby ją rozgrzać. No ale okazywało się, że to i tak nie było wystarczające i przez krótki moment czasu po przywróceniu aplikacji do normalnego ruchu po prostu działała gorzej niż przed deploymentem, podczas gdy no, to raczej powinno być stabilne, tak? Nawet jeżeli trafią się pojedyncze requesty, które zamiast 200 milisekund trwają sekundę, dwie czy gorzej, no to nie jest coś, na co chcemy pozwalać, więc przyszliśmy na PHP 7. I no, z punktu widzenia wydajnościowego no, to jest dla nas przynajmniej to samo. Są sytuacje, w których można mówić, że PHP 7 jest lepszy, HVM jest lepszy, natomiast przede wszystkim z naszej perspektywy nie ma problemu z tym warmupowaniem, więc to wszystko jest stabilniejsze. System kolejkowy. Mówiłem o tych wszystkich eventach, które sobie latają, przykładowo po zakończeniu gry. Dla tej części systemu wybraliśmy Rabbita. Dlaczego Rabbita? Ze względu na trwałość wiadomości, ze względu na potwierdzanie i produkcji, i konsumpcji, na skalowalność i wystarczającą wydajność. No, w praktyce jest tak, że przede wszystkim nam zależało na tym, że to są wydarzenia dosyć kluczowe, to, że zakończyła się gra, to, że komuś się należy jakaś nagroda, no i nie chcemy żadnego z nich stracić, więc muszą być zreplikowane, muszą być zapisane najpierw gdzieś tam na dysku, musimy mieć pewność, że na bank, jeżeli producent mówi, że wysłał wiadomość do Rabbita, no to faktycznie tam wpadła. No i wiadomo, z racji na ilość graczy, którą gra ma obsługiwać, to też system musiał być skalowalny i w tych aspektach jak na razie Rabbit się sprawdza. No i jest aspekt obsługi Rabbita z poziomu PHP. Początkowo korzystaliśmy z biblioteki PHP AMQLib i to jest biblioteka, która implementuje protokół AMQP używany przez Rabbita i ona też się przewija w jakichś tam bardziej znanych powszechnie bundlach symfonowych typu Old Sound Rabbit MQ Bundle. Z niego na przykład korzystaliśmy i ogólnie sam bundle był ok, ale mieliśmy takie problemy, że nie mogliśmy zagwarantować, że na pewno wiadomość wpada do Rabbita i czuliśmy taką słabą kontrolę w sytuacji, gdy coś z Rabbitem działo się nie tak, coś się działo nie tak na sieci. No mówię tutaj o parametrach jakichś takich konfiguracyjnych. Nie zawsze timeouty działały tak, jakbyśmy tego oczekiwali. No i to po prostu było problematyczne. Myśleliśmy o tym, żeby poprawiać tę bibliotekę i też równolegle patrzyliśmy na inne możliwości i przeskoczyliśmy na coś innego, PHP MQP. Brzmi strasznie podobnie, brakuje tego lib na końcu. Natomiast to jest interfejs PHP-owy dla rozszerzenia LibRabbitMQ, które jest w C. No tutaj po prostu dostaliśmy to, czego nam brakowało w poprzednim rozwiązaniu, czyli jest możliwość zagwarantowania tego potwierdzenia, czekamy aż Rabbit zgłosi, że faktycznie ta wiadomość tam jest i jest więcej parametrów konfiguracyjnych w samym aspekcie połączenia. No, minus był taki, że trzeba było tutaj jakąś pracę wykonać, żeby to pointegrować tak konfiguracyjnie. Przy Old Soundzie dużo tych rzeczy było gotowych.
No i to co najważniejsze, że te problemy, które były, no tutaj zniknęły. Więc na razie w tym zostaliśmy, jest ok. Tak, mówiłem o tym, że bardzo zależy nam na tym, żeby potwierdzać wiadomości, które lecą do Rabbita, no i jak to wpływa na wydajność. Zrobiliśmy sobie taki test na klastrze złożonym z trzech nodów. Klient był w lokalnej sieci, w sensie w tej samej co klaster, ale nie na tej samej maszynie. I bez potwierdzania wyszła nam wydajność producenta 11 tysięcy wiadomości na sekundę, natomiast z potwierdzaniem 750 na sekundę, więc no, rząd wielkości z hakiem sporo. No i tak to mniej więcej wygląda. No, jesteśmy w trakcie badania, jak to można zoptymalizować, no, natomiast no, na pewno nie jest możliwe, żeby osiągnąć tego samego typu rząd wielkości, chcąc mieć potwierdzoną wiadomość. Tak, kolejny problem, z którym chcieliśmy się jakoś tam zmierzyć, to duplikacja wiadomości na Rabbicie. Jakiś tam przykład, w którym to mogłoby się zdarzyć, jest wtedy, gdy produkujemy wiadomość do Rabbita, on chce nam wysłać potwierdzenie, no i w trakcie wysłania tego potwierdzenia jest jakiś problem na sieci, ono nie dociera, wiadomość już niby jest w Rabbicie, producent może chcieć ponowić, no i mamy wtedy dwie wiadomości. No to pewnie zresztą nie jest jedyny przykład. I no znowu, nie chcemy, żeby się okazało, że ktoś dwa razy skończył grę albo dwa razy dostał nagrodę. Więc zrobiliśmy sobie taki flow od strony konsumenta, że najpierw sprawdzamy flagę, czy wiadomość była już procesowana. Sprawdzamy to na Redisie. No jeżeli była, no to acknowledge i nie przetwarzamy. Jeżeli nie była, no to zakładamy takiego krótkiego loka na czas przetwarzania, przetwarzamy i potem ją oznaczamy odpowiednio. No i cel tego Redisa jest taki, żeby zminimalizować ryzyko, że się zduplikuje wiadomość. Może być tak, że sam Redis nie działa, no i wtedy po prostu nie wykonujemy tych elementów związanych z flagami i lokami, no ale to, co nam to daje, to to, że teoretycznie, żeby wiadomość przetworzyć dwa razy zduplikowaną wiadomość, no to musi być i problem z Rabbitem i problem z Redisem w tym samym czasie. Dalej zajmowaliśmy się jakimś flow na ponawianie wiadomości i przyjęliśmy, że mamy cztery kolejki i jest kolejka main, na którą wpadają takie wiadomości, powiedzmy, bieżące, gdzie w teorii powinny, no zakładamy, że raczej z nimi jest wszystko ok. I to jest ta główna kolejka. Natomiast jeżeli coś się dzieje nie tak, jeżeli przetwarzanie wiadomości sfailuje, no to idzie wiadomość na kolejkę delay. Tam czeka sobie przez jakiś czas, dajmy na to 5 sekund, idzie potem na kolejkę retry. Tu jest ponawiana dokładnie przez tę samą logikę konsumenta, co na głównej i wraca z powrotem na delay. I tak się kręci, aż osiągnie limit ponowień. Ten czas, na jaki jest odwlekana wiadomość, rośnie tak eksponencjalnie, czyli 5, 30 sekund, minuta, 15 minut, godzina. Oczywiście skonfigurowane zależnie od wiadomości. Jeżeli już wszystko zawiedzie i jest źle, to idzie na kolejkę red letter i tu już nie ma automatycznego konsumenta. Zakładamy, że to jest już wiadomość do naprawienia ręcznie, no pewnie co z nią jest faktycznie źle. Natomiast jeżeli po prostu chwilowo był downtime bazy, no to raczej się wszystko naprawi na kolejce retry. Tak, no i wiem o tym, że mamy te wydarzenia, które krążą pomiędzy mikroserwisami. Jakoś te wiadomości muszą sobie przekazywać w Rabbicie. No i początkowo było tak, że mieliśmy usługi, które korzystały z jednego centralnego klastra Rabbita i no powiedzmy na początek ok. Natomiast co jeżeli ten klaster padnie? No problematycznie o tyle, że no,
wszystkie serwisy tracą Rabbita. Może być tak, że właściwie jeden serwis ubił Rabbita i wszystkie inne na tym cierpią. W związku z tym przyjęliśmy, że każdy serwis ma swój klaster. Każdy pisze tylko i wyłącznie do siebie, czyta tylko od siebie. Natomiast klastry są między sobą powiązane, tak żeby na poziomie Rabbita przekazywać wiadomości. I to powiązanie mamy zrobione przy pomocy Federation. To jest takie oficjalne rozszerzenie do Rabbitemku, które właśnie pozwala na to, żeby przekazywać wiadomości pomiędzy Rabbitami, czy to w ramach klastrów, czy vhostów, więc można to ewentualnie też na jednym symulować. Wymaga, abyśmy podali tę samą nazwę exchange'a lokalnie i zdalnie, no, co się wydaje ok, no bo powiedzmy usługa, która produkuje wiadomości, definiuje gdzie produkuje, a klient musi wiedzieć skąd chce brać i bierze tylko z tego miejsca, reszty powiedzmy klastra nie dotyka, nie ma uprawnień. No, definiuje się to poprzez wyrażenie regularne, więc też jeżeli się dobrze to wyrażenie złoży, no to automatycznie jakieś tam kolejne exchange'e mogą się do niego łapać. Tak, Federation automatycznie odbudowuje powiązania, jeżeli mieliśmy jakąś awarię Rabbita, co jest dosyć pomocne. I można to wszystko skonfigurować naprawdę dosyć prosto przez albo panel Rabbita, albo przez API Federation, gdyby chcieć to zautomatyzować. Tak, no i teraz wracając do tego modelu, który mieliśmy, przeszliśmy przez etap samych eventów, no i jest część związana z powiadomieniami. Więc chciałem przejść przez takie, powiedzmy, case study tego, jak to u nas iteracyjnie wyglądało. Początkowo schemat był, uproszczeniem mniej więcej taki, że klient, najczęściej jakaś nasza wewnętrzna usługa, generowała powiadomienie poprzez restowe API w PHP. Dalej było to powiadomienie wrzucane do systemu kolejkowego na Rabbicie i stamtąd zczytywał je serwer websocketowy w Node, przekazując już wiadomości konkretnie do klientów. I pierwsze, co w tym systemie wzięliśmy pod lupę i chcieliśmy jakoś zoptymalizować, to był Rabbit. I w tej sytuacji, jakiej mieliśmy problemy. Mieliśmy kolejkę per użytkownik, czyli tak około 500 tysięcy. I kolejka była tworzona w chwili ustanowienia połączenia z klientem, kasowana, gdy połączenie zostało zerwane. No i problem był taki, że jak przychodził restart Node'a i trzeba było to wszystko odtworzyć, no to był strasznie duży narzut na samego Rabbita, zresztą Node też z tym miał problemy. No i generalnie odbudowanie wszystkiego w skrajnych przypadkach, już tak, żeby zabrzmiało groźnie, to potrafiło trwać 30 minut. Wiadomo, że takie sytuacje się nie zdarzały często, bo mówimy o jakiejś awarii, że faktycznie coś się przeciążyło. No ale tak długie recovery to zdecydowanie coś do poprawy. I sam Node miał bardzo duże obciążenie w trakcie inicjalizowania tego. I postanowiliśmy w tym przypadku tylko w systemie powiadomień zmienić Rabbita na Redisa. I no, na Redisie jest taki mechanizm publish subscribe. Nadal zostawiliśmy koncept, że jest kolejka per użytkownik. No, tutaj już Redis sobie radzi z tym zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie szybciej te kolejki są odbudowywane i ustanawiane połączenia. I konsumuje zdecydowanie mniej zasobów. No, po prostu sprawdził się tutaj lepiej niż Rabbit.
kolejnym kroku, następnym elementem, na który musieliśmy zwrócić uwagę, był Node. Jakie były problemy z Node'em? Pierwszy problem był taki, że było ogromne zużycie pamięci. Tak, 20 giga, absolutny hardcore. Dlaczego tak było? No, okazało się, że Node tak domyślnie ma przy kompresji bufor około 4 kilobajty per połączenia. Tych połączeń było kilkaset tysięcy, więc no to wszystko się sumuje. No i akurat to naprawić było dosyć proste, wystarczyło wyłączyć tę kompresję, bo wcale nie była taka niezbędna. Kolejny problem był taki, że mieliśmy wycieki pamięci, które były widoczne po iluś dniach czy tygodniach i było to dla nas bardzo trudne do zdebugowania. Tak, no, tak po prostu, tak? Było nam ciężko dojść, czy to jest problem w samej bibliotece, która obsługuje WebSocket, czy może w tej części, która była naszą implementacją. I nadal było tak, że po ewentualnym restarcie, który no tam z różnych przyczyn mógł się pojawić, ten node był strasznie obciążony. I tego node'a próbowaliśmy poprawiać, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że też go wymienimy na coś innego i pojawiło się Go. I serwer websocketowy aktualnie stoi na Golangu. Radzi sobie bardzo dobrze. Nie mamy tych problemów z pamięcią, z procesorem. Jeżeli ewentualnie zrestartujemy Redisa i jest ten proces inicjalizacji kolejek i połączeń, to też wszystko idzie zdecydowanie sprawniej. I jakoś tak... Okej, okay, na pewno na Node'zie można to samo osiągnąć. Nie mówię, że Go jest lepsze niż Node. Natomiast w naszej sytuacji wyszło tak, że było nam łatwiej debugować i optymalizować Go. Tam jest taka możliwość na przykład, że jest coś takiego jak Go rutyny, to tak w uproszczeniu są procesy, które odbywają się w danym momencie na serwerze. No i możemy sobie zobaczyć live na produkcji, na czym on aktualnie wisi, na których połączeniach, ile mu zajmują czasu. I to dużo ułatwia. No i tak z czysto deweloperskiego punktu widzenia okazał się nas przystępniejszy w rozwijaniu niż Node. Okej, no to już przeszliśmy przez eventy, przeszliśmy przez powiadomienia. Pojawił nam się problem wersjonowania w tym modelu, no bo klient przychodzi sobie z jakąś wersją, robi request do pierwszej usługi, no i to propaguje się na dalsze serwisy, no i wracają powiadomienia. No i te powiadomienia też fajnie, żeby wiedziały, jakiej wersji protokołów czy danych używa klient, żeby nic tam się, powiedzmy, nie wywaliło. No i rozwiązanie pierwsze, no to możemy propagować ten numer wersji w naszych wiadomościach, tak żeby wszystkie dalsze usługi wiedziały, jakiej wersji używać. No ale to nie zawsze jest idealne, bo może być tak, że ten cały cykl wcale się nie rozpoczął od strony klienta, tylko na przykład mógł się zacząć gdzieś tam w backendzie, bo mieliśmy jakiś job zaplanowany, że trzeba ludziom coś tam przydzielić. I wtedy możemy tej informacji o wersji nie mieć. Rozwiązanie drugie, możemy korzystać z ostatnio używanej wersji przez użytkownika. Najlepiej korzystać z obu rozwiązań. No i to wtedy jakoś się spina. Natomiast w ogóle najlepiej utrzymywać wsteczną kompatybilność tak, żeby nie wchodzić za głęboko w te problemy wersjonowania, bo stwarza to sporo problemów też, jeżeli chodzi o utrzymanie samego kodu. Tak, kolejnym tematem, który się pojawił, była kontrola sesji użytkownika. Mianowicie, w jaki sposób zagwarantować, że w danym momencie użytkownik gra na jednym tylko urządzeniu? No,
odpalam sobie grę na jednym laptopie, potem loguję się na drugim. No i w teorii powinno mnie z tego pierwszego wyrzucić. Przynajmniej takie mieliśmy wymagania. Robiliśmy to w ten sposób, że w chwili, gdy robimy zapytanie do serwisu autoryzacyjnego o token OAuth, możemy robić to zapytanie z pewnym ID naszej sesji i serwis autoryzacyjny, jeżeli dostał to ID, no to zachowuje to samo, jeżeli nie, generuje nowe i wysyła powiadomienia do wszystkich urządzeń tego użytkownika z informacją, jakie jest aktualne ID sesji. I to obsługuje już gra w taki sposób, że jeżeli się ta sesja nie zgadza, no to wylogowuje użytkownika. No i teraz tak trochę o tym, jak to wszystko testujemy. Od strony deweloperskiej, no to na co dzień jest Docker. Nie będę się na temat samego Dockera rozwodzić, bo no to inni mieli prezentację na ten temat i pewnie jeszcze będą. Natomiast dobrze się sprawdza, pozwala nam funkcjonalnie testować te wszystkie flow na konkretnych technologiach, które mamy. Więc sprawdza się. Dalej mamy testy integracyjne na kilku środowiskach, oczywiście odizolowanych od siebie. I sprawdzamy po prostu, jak dobrze te usługi, które mamy, współpracują ze sobą, czy zmiana jednej usługi nie złamała jakiegoś tam protokołu, czy coś, no, czy to nadal działa w sposób pożądany. Są testy przez zwykłego HTTP klienta, który przechodzi przez różne scenariusze, robi to non-stop, tak? Więc jak robimy deployment, no to akurat jakieś tam testy chodzą i jest weryfikacja, czy na danym środowisku wszystko działa tak, jak powinno, czy nic się nie zmieniło. No i ponieważ mamy te powiadomienia, no to jest też klient powiadomień jakoś tam sparowany z klientem HTTP, który weryfikuje, czy w danych scenariuszach przychodzą te wszystkie powiadomienia, które powinny przyjść, te wszystkie promisy i tak dalej, czy to wszystko się zgadza. No i można sobie zadać pytanie, czy to wystarczy. No i stwierdziliśmy, że nie. Więc są jeszcze testy symulacyjne. To znaczy, że mamy boty z UI-em. Czyli normalny klient gry, taki sam jak każdy normalny gracz czy użytkownik ma, z tym, że obsługiwany przez software'owego robota, który sobie po prostu gra, realizuje znowu pewne scenariusze i weryfikuje, czy wszystko się dzieje prawidłowo i z punktu widzenia powiadomień, i web serwisów, i różnych innych aspektów. No ale taki bot no, ma swoje minusy, bo no, wymaga sporo zasobów. Karta graficzna, procesor, RAM, no to nie jest coś, czego można uruchomić dużo, no bo to jest po prostu drogie. W związku z tym jest też bot bez UI, czyli ma te same możliwości, co bot UI-owy, no tylko od strony takiej logicznej, jest w stanie przejść przez większość funkcjonalności gry, jest w stanie zagrać i tak dalej. No ale jego głównym benefitem jest to, że wymaga tych zasobów zdecydowanie mniej, co pozwala na to, że możemy uruchomić ich zdecydowanie więcej. Po prostu hordy tych botów mogą być. I możemy, że tak powiem, sami sobie zrobić testy obciążeniowe, bo tych botów, które udają normalnych użytkowników, możemy mieć kilkadziesiąt tysięcy i one spokojnie sobie grają i naprawdę dobrze udają normalnych graczy. I naprawdę w ten sposób wykryliśmy dużo problemów, które były prawie niemożliwe do spostrzeżenia, robiąc zwykłe testy API, tak? Bo trafiały się sytuacje nieprzewidziane, które były widziane dopiero przy takim obciążeniu i w naturalnych sytuacjach. I monitoring operacji asynchronicznych. No to sprawdzamy, czy te kolejki, które mamy, nam się nie wypełniają. No idealnie powinny być na bieżąco przetwarzane, ewentualnie powinno spadać, jeżeli na chwilę był wzrost.
sprawdzamy, kiedy ostatnio została przetworzona jakaś wiadomość. Sprawdzamy to zależnie od typu wiadomości czy typu konsumera. I zazwyczaj wiemy, że jeżeli coś nie było przetworzone od godziny, no to coś jest dziwnego, no bo zazwyczaj tak się nie zdarza. Metryki serwerowe, no standardowe rzeczy typu pamięć, load, procesor, ilość operacji na dysku i tak dalej. Super warto sprawdzać metryki biznesowe. No, jeżeli wiemy, że normą jest to, że w ciągu doby przydzielamy ileś nagród i nagle się okazuje, że przydzielamy ich mniej, no to prawdopodobnie gdzieś coś poszło nie tak i trzeba na to zwrócić uwagę. No i na bieżąco weryfikujemy, czy te wszystkie boty i testy, które chodzą na produkcji, czy nie zgłaszają nam błędów. No i już tak jeszcze pod koniec. Jeszcze chciałem przejść przez inny case, który tak iteracyjnie rozwijaliśmy. Mianowicie matchmaking. Na czym polega matchmaking? No chodzi o to, żeby znaleźć jak najlepszego przeciwnika w multiplayerze, takiego najbardziej dopasowanego do mnie, czyli takiego, z którym mam 50% szans na zwycięstwo lub przegraną. I żeby przydzielić serwer gry, na którym będziemy mogli zagrać. Więc w takim ogólnym, prostym modelu, no to klient zgłasza do usługi, że chce dołączyć do multiplayera i ta usługa powinna mu dać jakiś serwer gry, z którym może się połączyć. Na tym serwerze już też się połączy ktoś inny. No i zostawiane jest połączenie z serwerem, no i sobie grają. No i w pierwszej iteracji tego systemu była taka iteracja, żeby tylko biznesowo i logicznie się wszystko spinało, żeby potwierdzić, że cała reszta flow niezwiązanego z tą usługą jest OK, połączenia z serwerem i tak dalej. No, w tej iteracji wyglądało to tak, że klient zgłaszał, że chce dołączyć do multiplayera i dostawał taki, nazwijmy to, bilet z identyfikatorem. No i on sobie potem w pętli odpytywał, czy już ma na tym bilecie przeciwnika, właściwie serwer, czy nie. I za każdym razem, gdy robił to zapytanie, no to usługa sprawdzała, czy już tam przeciwnik dla niego jest, czy nie. No, nie trudno się jeszcze domyślić, że wydajnościowo to jest dosyć słabe, no bo za każdym razem, jak się odbywa request, traci request, to taka logika, która może być ciężka, no, no ale to nie miało być wydajne, spełniło swoją rolę i po prostu działało, taki powiedzmy proof of concept. No więc potem zaczęliśmy to poprawiać i w drugiej iteracji, no przede wszystkim przesunęliśmy ten komponent wyszukiwania przeciwnika na bok do jakiegoś procesu, który sobie działał w tle. No i klient nadal robił te zapytania regularne, czy już tam ktoś dla niego jest, z tym, że już nie było tam żadnej logiki, zwykły odczyt danych. No i z kolei proces w tle brał sobie regularnie ileś tam ostatnich użytkowników, no i próbował znaleźć im przeciwnika i przydzielić serwer. No problematyczne to było tyle, że z racji na to, że no to tak trochę udaje kolejka, ale kolejką nie jest, no to ciężko było to zeskalować i w praktyce to właściwie mógł tylko jeden taki proces działać. I mimo, że no jak na jeden proces był dosyć wydajny, no to no nie był w stanie zapewnić nam takiej skali, jakbyśmy chcieli. Więc to znowu działało długo, przeszło jakąś tam serię kolejnych testów, pozwoliło nam iść dalej. Natomiast znowu trzeba było coś z tym zrobić. I w trzeciej iteracji zrobiliśmy tak, że gracz dołącza do multiplayera i wpada na kolejkę, z której będzie potem zbierany do zmaczowania z jakimś przeciwnikiem. Nadal dostaje swój identyfikator do odpytywania. No i różnica jest taka, że potem jak on pyta o ten status, to nie robi tego tam co sekundę, co dwie, tylko jest taki jeden długi request. Tutaj celowo jest wydłużony timeout. Ten request idzie do serwera w Go, który sobie tak stoi i pozwala użytkownikowi utrzymać połączenie 60 sekund, powiedzmy. I oczywiście on się tam może rozłączać, reconnectować i tak dalej, to wszystko jest OK.
I Go czeka, aż na rabicie tam z tyłu pojawi się wiadomość informująca o tym, z kim ten gość został zmaczowany i jaki jest jego serwer. W związku z tym w tle mamy naturalną kolejkę, która o wiele lepiej się skaluje, możemy konsumentów tam sobie dodawać o wiele więcej i możemy sobie trochę bardziej tam żonglować logiką komponentów. I to rozwiązanie już jest tym obecnym i działa bardzo dobrze, na tyle dobrze, że prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas nie będzie potrzeby nic z tym grzebać. I no, zrobiliśmy sporo testów i się naprawdę sprawdza. Podsumowując, co ta cała synchroniczność nam dała? No, dała nam to, że udało się poprawić niezawodność wszystkich usług. Udało się poprawić skalowalność samej aplikacji. I udało nam się trochę lepiej odseparować mikroserwisy, jakoś to uniezależnić. Trochę bardziej, nie mówię, że jakoś mocno, ale w dobrym kierunku. I merytorycznie, powiedzmy ode mnie, to by było tyle. Teraz czas na pytania od was. Ja, momencik. Od razu powiem, że te torby Gwenta, które tutaj są właśnie na ten czas zarezerwowane, więc zachęcam. Jakby torb nie starczyło, to jeszcze ewentualnie są też kody na Wiedźmina 1 i 2. Tak, więc no może... Patrzyłem na tą architekturę i w zasadzie pierwsze, co mi się narzuciło, że mieliście problem z Rabbitem i macie wykonanego Rabbita i Redisa jednocześnie. Mhm. Znaczy nie pomyśleliście, że moglibyście przepisywać z kolejki bieżące zadanie do jakiejś... Macie te pięć tych queue, że na przykład bieżące zadanie przepisać do innej kolejce, to tak zwany flight mode na jakimś SQS-ie czy na jakiejś innej kolejce, które są aktualnie na rynku, co umożliwiłoby wam na przykład zrezygnowanie z Redisa. Mi się wydaje, że to jest jakieś dodatkowe coś, co jest zbędne w tej architekturze. Znaczy to jest takie moje zdanie. Okay. Jak myślisz, czy to było lepiej, czy nie? Znaczy, nie wiem, czy dobrze rozumiem. To znaczy, że bieżące zadanie byś przepisywał do w Rabbicie do innej kolejki jak main queue. Czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie? I wtedy byś mógł zrezygnować z Redisa. Znaczy, te kolejki, które pokazałem, main, retry i tak dalej, tego na Redisie nie ma. Nie, ja rozumiem, tylko że chodzi o to, że w tym momencie, żeby całość full packet działało, to musisz mieć i Redisa i Rabbita. A w tym momencie byś miał tylko zależność i dependencję od Rabbita. Czyli byś miał jedną kolejkę główną do Rabbita, konsument by sobie pobierał coś z kolejki i przepisywał do kolejki drugiej, która by była in-flight, czyli coś, co jest przetwarzane. I w tym momencie byś mógł zrezygnować z Redisa. I czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie? Tak, na pierwszy rzut oka brzmi to sensownie. Natomiast możemy jeszcze do tego wrócić w prezentacji, bo tak myślę, że warto byłoby tak na spokojnie przemyślić ten koncept, ale brzmi sensowny. Bo na przykład w tym momencie mógł... No dobra, to dzięki, to tyle. Witam. Ja mam takie pytanie, bo widziałem na jednym ze slajdów, że korzystaliście z MySQL-a. I tak do tych wszystkich technologii bardziej by mi pasował jakiś NoSQL. Zastanawialiście się nad tym i jeżeli tak, to dlaczego nie wybraliście jakiejś NoSQL-owej technologii? Jasne. Mamy takie podejście, że gdy zaczynamy coś modelować, modelujemy to na MySQL-u tylko dlatego, że jest to łatwiejsze dla nas do modelowania w modelu relacyjnym. W związku z tym wszędzie tam, gdzie okazało się, że ta relacyjność nie rzutuje na wydajność i nie mamy potrzeby jakiejś większej skali, tam MySQL został. Więc po prostu no, te zmiany były on demand, tak? Tam zazwyczaj jak potrzebne było coś NoSQL-owego, to kończyło się na Redisie.
Może tak być. Natomiast tak jak mówię, podchodzimy do tego tak case by case. W chwili, gdy MySQL w którejś usłudze, w jakimś zastosowaniu okazuje się problemem, wtedy przepisujemy go na coś innego. Myślę, od razu nie wyciągamy wszystkich armat, żeby walczyć z czymś, co być może nie jest jeszcze problemem. Ja mam takie małe pytanie. Wiem, że robiliście testy wydajnościowe w zeszłym tygodniu. Tak. Czy są już jakieś wnioski z tych testów i czy faktycznie ta architektura wam się sprawdziła, czy też już wiecie, że coś się nie sprawdza i coś musicie przemodelować? Okej. Właściwie częściowo myślałem o tym, że takie pytanie może paść. Myślę, że tak uczciwie mogę powiedzieć, że na pierwszych testach między innymi weryfikowaliśmy różnice wydajności między drugą i trzecią iteracją matchmakingu, o którym mówiłem. Więc na przykład sobie potwierdziliśmy, że ten drugi model był zdecydowanie za słaby, natomiast ten ostatni nie miał absolutnie żadnych problemów i pod tym kątem to było potwierdzenie, że jest OK. I po drugich testach właściwie byliśmy ze wszystkim OK, już tak nie mówię tu jakiejś politycznej poprawności, że o czymś tam nie powiem. Nie, naprawdę było w porządku. Myślę, że niestety nie mogę się podzielić tą informacją. Cześć. Mam takie pytanie. Czy boty, które używacie do testów, to są wasze autorskie boty, czy używacie jakichś zewnętrznych oprogramowań? Boty są nasze autorskie, które głównie wynikają z tego, że wymagają dobrej znajomości samej gry, więc to de facto jest wydzielony build gry, który ma inne sterowanie, tak, sterowanie botem. No i jest robione właśnie celowo pod to, aby być wykorzystanym do testów. Tutaj też a propos tych botów, pytanie, bo tam mówiliście, że podczas już na produkcji pewne boty chodzą. Pytanie, w jakiej to proporcji robicie, żeby też nie zabijać sobie biznesowo tej całej imprezy? Jasne. Znaczy przede wszystkim jest tak, że w idei nie chcemy, żeby ludzie grali z botami, więc to jest tak skonfigurowane, żeby boty grały tylko ze sobą. No i też jest tak, że staramy się uruchamiać, jeżeli robimy test obciążeniowy, to w takim momencie, w którym wiemy, że nie będzie on rzutować na experience graczy, więc po prostu dobieramy takie godziny, gdzie wiemy, że jest spokojniej. No i zależnie od tego, jaka sytuacja, pozwalamy sobie czasami na więcej, czasami na mniej. Wiemy, że jak odpalimy ich kilka tysięcy, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Jak odpalimy kilkadziesiąt, to może mieć, czy też nie musi, więc zależnie od sytuacji. Cześć, dzięki za prezentację. Ja chciałem się zapytać albo dowiedzieć czegoś więcej na temat architektury związanej z waszymi kolejkami. Nie o technologię mi chodzi, tylko o sposób zarządzania nimi. Dlaczego zdecydowaliście się na kolejki per użytkownik, a nie na kolejki, nie wiem, rozłożone w jakiś inny sposób? Czy to po prostu zaczęliście od tego i nie szukaliście innych rozwiązań, czy to było najlepsze rozwiązanie? Dlaczego? Jakie są korzyści z tego? Przyznam, że w chwili, gdy to rozwiązanie powstawało, jeszcze mnie nie było, więc nie mogę tak wprost udzielić odpowiedzi. Natomiast na pewno jest tak, że przesiadając się z Rabbita na Redisa, było dla nas wygodne zachowanie tego flow, który był, i potem on już nie był problemem, więc nie było de facto pobudek, żeby zastanawiać się nad tym, czy trzeba to zmienić, czy nie. Prawdopodobnie, gdyby sama przesiadka nie pomogła i by było widoczne to, że to sprawia problemy, no to trzeba by było to rozważyć. Natomiast o ile wiem, nie było takiej potrzeby. Cześć, super prezentacja. Słuchaj, mam takie pytanie, jeżeli chodzi o matchmaking service. Czy chodzi tylko jedna instancja tego serwisu, czy wiele? Masz na myśli serwery, które obsługują ten serwis? Serwis, który dopasowuje graczy do gry. Między sobą. Tak, ale pytasz o czy to jest backendy, które obsługują ten serwis? Nie, pytam bezpośrednio o aplikację, której zadaniem jest z puli graczy czekających do gry dobierać ich między sobą.
Nie wiem, jak to jest serwis u was. No. Znaczy tak, jest jedna usługa jako punkt wejściowy, powiedzmy, obecnie jest jeden storage w tej usłudze, który trzyma te pule graczy, natomiast jest tak skonstruowane, że dopuszcza poszardowanie tej puli w taki sposób, żeby dało się to rozproszyć w razie, gdyby tych graczy w kolejce było dużo. Natomiast na bieżąco, no idea jest taka, żeby oni tam za długo nie siedzieli, więc taki wariant mógłby się pojawić, jeśli by się okazało, że wolimy trzymać użytkownika pół minuty, aż dostanie super idealny match, wtedy mogłoby to być potrzebne. Okej, okay. Może powiem ci, dlaczego w ogóle pytam, ponieważ zastanawiałem się nad takim problemem, w którym na przykład masz N graczy czekających w kolejce i załóżmy, że mamy więcej instancji, które próbują matchować graczy i czy mogłaby wystąpić taka sytuacja, w której na przykład gracz A zostaje zmatchowany do gracza B, podczas kiedy inny proces próbuje nadal tego gracza B zmatchować? Okej. To jest, tak, to dobre pytanie. Taki problem mieliśmy w przypadku drugiej iteracji, gdy działał ten jeden proces. Gdybyśmy chcieli go zeskalować, to tam by łapał takie konflikty. W tym rozwiązaniu kolejkowym też to jest możliwe, prawda? Rzadziej się zdarza, ale po prostu łapiemy takie konflikty i weryfikujemy, czy nie ma właśnie takiego podwójnego matcha. No i poprzez różne loki i tego typu rzeczy pilnujemy, żeby każdy był zmatchowany tylko raz. Okej, jasne. Dzięki bardzo. Na resztę pytań zapraszamy w kuluary. Zaraz zaczynamy kolejną prezentację. Jeszcze tylko dodam osoby, które tutaj zadawały pytanie. Nie jestem w stanie wszystkich pokazać rękami. Po prostu zapraszam tutaj na bok po odbiór giftów. Dzięki bardzo.